Niewielka gmina Pawłowice w powiecie pszczyńskim to kolejna miejscowość, która wprowadza bezpłatną komunikację miejską dla mieszkańców. Choć tu aż tak dużej zmiany jak w większych miastach nie ma, bo do tej pory bilety były w bardzo niskich cenach. Paweł Jędrusik. Do tej pory mieszkańcy Pawłowic za korzystanie z 7 linii L musieli płacić złotówkę dziennie albo 15 zł miesięcznie. Teraz gmina uznała, że całkowicie zniesie te opłaty. Zmiany wejdą w życie od lutego. To nie jest wygórowana cena, ale tak jak mówię, jak będzie za darmo, no dzieci się na pewno ucieszą, bo nie będą musiały, wiadomo, się stresować tym, że gdzie one mają bilet i tak dalej, więc uważam, że to jest ułatwienie dla mieszkańców. Pani zdaniem to zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej? No na pewno, że na pewno. Chociaż to jest utrudnienie, bo do samochodu się wsiada i się jedzie, nie? Ale jest taniej. No jest taniej. Ja się z tego w sumie bardzo cieszę, ale muszę też czasami długo czekać, nie? No i to jest trochę denerwujące, no ale... W sumie fajnie, bo w sumie w mieście, tam w Jastrzębiu-Zdroju to jest za darmo. Z bezpłatnych przejazdów będzie można korzystać na wszystkich liniach L, czyli należących do komunikacji lokalnej gminy Pawłowice, które jeżdżą zarówno po Pawłowicach, jak i sąsiednich gminach, Strumieniu i Pszczynie. Mieszkańcy będą natomiast musieli płacić jak do tej pory za bilety w autobusach Międzygminnego Związku Komunikacyjnego. W Pawłowicach wyliczają, że komunikacja po zmianach nie będzie kosztować gminę dużo więcej niż do tej pory. 108 tysięcy złotych na komunikację lokalną jest kwotą niedużą, a znacznie zwiększy komfort podróżujących, jak i przewoźników, gdyż nie trzeba będzie tych biletów kupować ani sprzedawać. Co ważne, komunikacja lokalna jest darmowa dla wszystkich. W ostatnich miesiącach coraz więcej miast decyduje się na wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej. Tak stało się już m.in. w Zawierciu czy Jastrzębiu-Zdroju.